Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was dzisiaj znowu na odcinek praktyczny. Nie bez powodu znajdują się tutaj koło mnie dubia i majoj, ponieważ z tymi właśnie roślinami będziemy dzisiaj działać. I obie te rośliny będę ukorzeniała, natomiast na dwa różne sposoby, bo majoja chcę pociąć, tak jak Wam mówiłam, ten cały szczyt chcę sobie tutaj uciąć i ukorzenić, żebym miała nową sadzonkę. Natomiast dubię będę ukorzeniała w sposób, który już wcześniej robiłam. Wtedy, kiedy ją kupiłam, chciałam ją przesadzić i urwałam jej wszystkie korzenie. I jak ją włożyłam do podłoża, to bałam się, że ona mi się tak w całości nie ukorzeni. I wtedy w połowie gdzieś tej dubi zrobiłam sobie taki okład z mchu czy z chipsów kokosowych, już nie pamiętam co to było, żeby właśnie chociaż tę połowę uratować w razie co i to mi się fajnie sprawdziło. I tym razem też będę ukorzeniała taką dłuższą część tej dubi, bo tutaj ona zrobiła mi się strasznie długa, już nie jestem w stanie doczepić kolejnej deski, zaraz Wam zresztą pokażę i chcę ją właśnie tutaj w połowie, tutaj na styku tych desek ukorzenić, żebym mogła całą tą część z tymi wielkimi liśćmi sobie odczepić, przesadzić do nowej doniczki i później już będę sobie mogła kolejne deski doczepiać, a tutaj też pewnie pójdzie jeszcze jedna deska i będzie sobie to dalej mogło rosnąć, bo no inaczej tego po prostu nie widzę, a nie chcę, wiecie, nie chcę tak jakby zaprzepaścić tego, że ona wypuszcza teraz takie piękne, duże liście i chciałabym, żeby ona to kontynuowała i jak najmniej odchorowała, bo gdybym ją tutaj ciachnęła, próbowała ukorzenić, no to taki duży kawał mógłby się ukorzenić, ale nie do końca. Natomiast jeżeli zrobię tutaj ten okład, właśnie w tym miejscu będę chciała to zrobić, na tym korzeniu powietrznym i to mi się fajnie tutaj rozrośnie, ten system korzeniowy, no to później jak odetnę, to myślę, że już bez problemu. Tak samo generalnie mogłabym zrobić z filodendronem, ale filodendrona tak tradycyjnie sobie po prostu potnę, włożę ten szczyt do wody po przeschnięciu i myślę, że on super sobie poradzi i się fajnie ukorzeni i tutaj nie będzie problemów. Powiem Wam, że ostatnio jak się tutaj otwiera okna i teraz mamy właśnie ten okres tuż przed żniwami, to te wciornastki, które na zbożu gdzieś tam żerują, to tak strasznie wpadają do domu i ja nie wiem, czy to są te same wciory, co podgryzają nasze rośliny, ale obawiam się, że mogą i ja znajduję takie czarne, wiecie, przecinki tutaj. No i właśnie teraz to jest taki okres najgorszy, no ale nic, musimy przeczekać. Na razie nie widzę tutaj żadnej inwazji dzikich stworzeń. Przędziorków się chyba pozbyłam. No i właśnie teraz obserwuję, czy te wciornastki gdzieś tutaj się nie rozmażą, ale na razie chyba nie. Dobra, ale nie o tym. Przybliżam Was tutaj do tej dubi, pokażę Wam, jak ona wygląda w całości. No i będziemy tworzyć tutaj ten okład. Ja mam akurat chipsy kokosowe, bo z panną w ogóle nie mam w domu, także będzie on z chipsów kokosowych. Mam nadzieję, że coś tutaj uda mi się fajnego stworzyć. Najpierw pokażę Wam w ogóle, jak ta dubia wygląda teraz. I tak, tutaj kończy się deska. Tu już ten liść nie ma tak jakby podpory. Więc automatycznie, on jeszcze rośnie, więc automatycznie teraz ona bez tej podpory tutaj będzie wypuszczała mniejsze liście, czego bym nie chciała, także chciałabym jak najszybciej ją ukorzenić i dołożyć tutaj deskę, żeby ona mogła właśnie się przyczepiać do tej deski i rosnąć dalej. Tutaj pięknie ona mi się do tej dechy przyczepia, zobaczcie jakie ona ma tutaj korzeniska pod tymi wielkimi liściorami. Te liście, które ona mi teraz powypuszczała, no to powiem Wam, że szok, jakie one są wielkie, takie jak moja dłoń. I właśnie tutaj, słuchajcie, gdzie jest ten styk desek, to jest ta deska, którą dokładaliśmy na wiosnę i ona już się, tak jak mówię, skończyła. Teraz wszystko mi się to chwieje, ta konstrukcja, jak ona nie jest oparta, to ja się o nią boję. I tutaj właśnie w tym miejscu będę robiła ten okład, żeby sobie tak jakby to później oddzielić tę deskę od tej i dołożyć następną od góry, a to włożyć tutaj tę część ukorzenioną, te korzenie do podłoża, a to sobie zostawię. Tutaj widać liście po zimie, które są mniejsze. Jeden wczoraj oderwałam, bo zżółkł. Tutaj widzę, że jakiś też żółknie, więc nie wiem, czy po prostu jak już to ukorzenie odetnę, to tutaj gdzieś nie będę musiała ciachnąć, bo ten pewnie z czasem zżółknie i odpadnie, ale to już mniejsza z tym. No i tutaj jest ta część, którą kiedyś tam ukorzeniałam. Powiem Wam, że ta dubia jest teraz bardzo duża, bardzo, bardzo duża. No, bardzo mnie to cieszy, że ona tak fajnie rośnie, natomiast w pewnym momencie to się robi trochę kłopotliwe. No i trzeba
kombinować, co z tą rośliną robić. Także ja zdecydowałam się na ten sposób i bierzemy się za robienie okładu właśnie w tym miejscu. Tutaj jest taki jeden korzeń, nieduży co prawda. Ostrość. O, tutaj ten korzonek będę chciała owinąć. Może jeszcze ten się załapie i wtedy ten liść oderwę. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. No i co? Bierzemy się do dzieła. Tutaj mam chipsy kokosowe. Zobaczcie, one są namoczone. Jeszcze dolałam przed chwilą wody, także tutaj na dnie jest woda. I mam folię, taką zwykłą folię spożywczą. Wcześniej robiłam to w woreczku strunowym i pewnie byłoby mi łatwiej, ale teraz nie mogę nigdzie znaleźć żadnego woreczka strunowego takiego w takim rozmiarze, jakim bym chciała. Także posłużę się właśnie tą folią. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to zrobić. Ona też jest w miarę plastyczna, więc może najpierw nasypię sobie do niej trochę tych chipsów kokosowych i spróbuję to jakoś przyczepić do tej dubi. Dobra, mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieli. I teraz tak, rozwijam sobie trochę tej folii na płasko. Tutaj nasypię sobie tych chipsów kokosowych na środek. Zrobię z tego taki opatrunek. Te chipsy mam dosyć grube. No myślę, że tyle nawet wystarczy. Ok, to sobie odłożę. Tu sobie jakiś tam zapas zostawię w razie był i do owinięcia całości. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jeszcze tak nigdy nie robiłam. Zawsze właśnie w woreczku strunowym albo w jakiejś innej folii, a w takiej jeszcze nie robiłam. No ale może coś z tego wyjdzie. Dobra, przesuńmy to trochę na środek. Tu może zrobię taką zakładeczkę. Taki jakby woreczek, coś takiego. Dobra, i teraz tutaj będę chciała włożyć ten korzeń i jakoś to przytwierdzić do tej deski. Dobra, i teraz słuchajcie, ten cały opatrunek, który tutaj mam, będę chciała właśnie do tego korzenia jakoś przyczepić. Tylko ja sobie ją tutaj oprę delikatnie. O tak, o te półki, żeby mi się ona nie przechyliła. Jakby to zrobić, żeby tu mi się też wszystko nie posypało. Dobra, na razie tak. Tym liściem się nie przejmuję. Zaraz postaram się go oswobodzić delikatnie, ale żeby mi się tu też wszystko nie posypało. Dobra, słuchajcie, jest. Tutaj ten spod spodu musi zostać, ale tak jak mówię, on pewnie odpadnie, bo on jest żółty, więc nim się nie będę przejmowała. Staram się, żeby tutaj jak najwięcej tych chipsów wilgotnych doszło do tego korzenia, na którym mi zależy. Powiem Wam, że całkiem nieźle to wychodzi, bo folia jest plastyczna, więc łatwo ją sobie tutaj gdzieś tam dołożyć i spróbuję z tyłu zawinąć na supeł. Ok, słuchajcie, wydaje mi się, że udało mi się to zrobić. Tutaj taki kokon z tego powstał. Trzeba oczywiście pilnować, żeby to było wilgotne, żeby nie przesychało, bo wtedy te korzenie też zaczną wysychać i nic z tego nie będzie. Natomiast generalnie uważam, że całkiem spoko, bo ta folia jest plastyczna, więc łatwo mi się tutaj ją ułożyło tak jak trzeba. Jeszcze myślę, że może sobie ją tutaj tak wyżej podsunę. Wezmę jeszcze jeden kawałek i tak ją tutaj bliżej tej deski zwiążę, żeby tego liścia trochę tutaj oswobodzić i wtedy będzie już idealnie moim zdaniem. No i wiadomo, trzeba pilnować, tak jak mówię, żeby było wilgotno i co jakiś czas sprawdzać oczywiście te korzenie, gdzieś tutaj powinny się pojawiać i wtedy będzie czas już na odcięcie. No i całą tę górę, która tutaj jest, będę mogła sobie przełożyć do osobnej doniczki wtedy. Także ja sobie tutaj jeszcze zrobię taką, wiecie, opaskę, żeby to troszeczkę podnieść. No i będzie gotowe.
No dobra, moim zdaniem teraz jest idealnie. Tutaj tylko ten liść trochę ucierpi, bo jest taki mocno pozaginany. Natomiast cała tutaj konstrukcja się trzyma. Idę ją teraz przestawić na swoje miejsce, ponieważ ma już inne miejsce, bo tutaj przy oknie się nie mieści, więc stoi teraz sobie przy słupie razem z moimi syngoniami i bierzemy się za majoja. Jeszcze przy okazji, słuchajcie, jak już mam nożyczki, to ciachnę Brandtianą, ponieważ tak, tutaj wypuścił mi jednego liścia, on był jakiś nie za bardzo, więc odpadł, tu drugi tak samo, tu trzeci jest porwany, więc nie chcę mieć takiej pustej łodygi i to odcinam. Zostawiam go tutaj, niech wypuszcza coś konkretniejszego. No jakoś średnio nam idzie ta współpraca z tym Brandtianą. Tutaj z drugiej sadzonki widzę, że coś tam wypuszcza. Więc mam nadzieję, że chociaż tutaj ten liść będzie jakiś tam fajny. Zaraz tutaj jeszcze pogrzebię, oczywiście, żeby zobaczyć, czy on chce wyjść, czy nie. O, trochę go oswobodziłam. Tu widzę, że coś tam schnie na końcówkach, więc ten liść pewnie też odpadnie. Także no nie wiem, no nie za bardzo. Nie za bardzo nam idzie współpraca z tym Brandtianą. Za to tutaj widzę, że na jednym oczku zaczął się rozkrzewiać tutaj w tym miejscu. Zobaczymy. On bardzo specyficznie pachnie. Mówiłam wam to chyba już, jak się go potnie. Strasznie specyficznie. Fajna roślina, ładnie wyglądająca, ale jakoś no... I nawet myślę, że nie chodzi tutaj o tę wilgotność powietrza czy tam podłoża, tylko po prostu jakoś, no nie wiem. Coś tu jest nie halo w każdym razie. Dobra, odkładam go na miejsce i teraz będziemy ciąć majoja. Okej, moi drodzy, i teraz majoj i powiem wam tak. Patrzę się tak na niego i patrzę się i ja mam jeszcze jeden dłuższy palik i on mi się tak podoba w tym momencie, że chyba po prostu wymienię mu palik na dłuższy albo włożę jeden w drugi, żeby on tutaj miał się jeszcze po czym spinać i chyba go zostawię, dlatego że widzę, że tutaj na dole on całkiem ładne sadzonki mi zaczął wypuszczać i już nawet takie liście właśnie trochę pofalowane. Zaraz wam to pokażę tutaj na dole w doniczce. I tak sobie myślę, że może go jednak nie będę cięła na razie. Może go tak zostawię i najwyżej zdecyduję jeszcze później. Oczywiście, że fajnie by było, jakby był gęstszy, ale skoro on tutaj wypuszcza mi od dołu takie ładne sadzonki i one zaczynają fajnie całkiem tutaj przyrastać, to z drugiej strony może on się sam od dołu zagęści, a tutaj szkoda go ciąć. Jak myślicie? No nie powiecie mi teraz, ale byłam taka przekonana, że będę go cięła, że aż sama się teraz z siebie śmieję. No ale cóż, kobieta zmienną jest. No zobaczcie, jaki on jest ładny. Szkoda go ciąć, nie? Dobra, idę po palik. Dobra, i teraz cała zabawa będzie polegała na tym, żeby rozgrzebać tutaj tą dziurę, która jest od tej rury PCV, czyli całe to włókno kokosowe tutaj przeciąć. Ja zwykle tak właśnie robię. Nacinam też tą rurę PCV, jeżeli jest to możliwe. I później staram się jedną w drugą włożyć. Zobaczcie, tutaj mamy właśnie taką rurę PCV, czy to jest widać? Taką właśnie. I spróbuję ją trochę naciąć, żeby móc jak najbardziej ją rozszerzyć, po to, żeby włożyć tutaj drugi palik, drugą tą rurę od drugiego palika, która jest taka długa, zobaczcie, więc w ogóle nie wiem, po co taka długa. Powinno to być chyba skrócone, ale fajnie wejdzie, bo ona jest, o, idealnie weszło, bo ona była mniejszej średnicy, więc super fajnie mi się trafiło. Nawet mogłabym tego wtedy nie nacinać i tutaj jakoś tam spróbuję sobie to pozakrywać. No i teraz ten palik jest już konkret, będzie się na pewno trochę chwiał. Teraz go tutaj jeszcze tak wkręcę fajnie, żeby był jak najbardziej stabilny. Okejo, chyba jest okej. No i teraz postaram się wam pokazać, będę go tutaj przyczepiała do tego palika. Także słuchajcie, miało być cięcie, a będzie... Tutaj ten liść musi się naprostować, bo on układał się zupełnie inaczej przez to, że roślina nie miała podpory. I dlatego one tak są takie jakby klapnięte, jakby brakowało im wody albo turgoru, albo czegokolwiek. Ale to myślę, że chwilę potrwa, zanim roślina się zorientuje, że już tę podporę ma i będzie ok. Dobra, utnę sobie kilka kawałków sznurka,
bo oczywiście nie mam jeszcze tej takiej fajnej taśmy rzepowej, którą wy mi często polecacie, ale jakoś nie widziałam u siebie w ogrodniczym, a ostatnio też nic nie zamawiam na Allegro, czy tam gdzieś tam, żeby sobie domówić, więc po prostu jej jeszcze nie dorwałam, ale mam nadzieję, że to się stanie niedługo. I tak, i będę go teraz tutaj sobie trochę stabilizować. Widzicie coś? O tak, może będzie lepiej. Dobra, i tak, może pierwsze wiązanie zrobimy tutaj. O, w tym miejscu. Złamałam? Nie gadajcie, że złamałam. Okej, kochani, była mała przerwa, bo moja gwiazda się obudziła. Więc tak, przywiązałam tego filodendrona. Trochę on tutaj teraz wygląda tak, jakby coś mu się działo, bo te liście były wcześniej ułożone do słońca, ale ta łodyga tak jakby była poziomo do podłogi, a teraz jest pionowo, dlatego one tak no niemrawo wyglądają, muszą się ułożyć na nowo do słońca. Tutaj jest wszystko ok, tylko jak przywiązywałam tego filodendrona, to coś mi strzeliło, właśnie jak tutaj go przywiązywałam i myślałam, że pękła mi tutaj gdzieś cała łodyga, ale on tutaj jest na tej łodydze, ma taką jakby osłonkę ochronną, coś takiego i chyba to strzeliło, bo to się tak aż kruszy trochę pod palcami i tutaj też pod tym jest dużo, dużo takiego soku, który on wydziela, więc wydaje mi się, że nic tutaj więcej nie zrobiłam oprócz uszkodzenia tej osłonki, mam taką nadzieję, bo jeżeli coś zrobiłam, to będę go musiała pociąć tak jak miałam w planach na samym początku. No i tak, robota zrobiona, wydaje mi się, że wygląda całkiem ok. No tutaj tak jak mówię, on się musi jeszcze ułożyć. Jak te liście, dwa ostatnie się podniosą, no to będzie zdecydowanie lepiej. No, także tak, tak to wygląda. Tu jest najmłodszy. No i ten filodendron teraz zajmie tutaj miejsce dubi, bo wcześniej stała tutaj właśnie dubia, ponieważ deska czy palik tutaj się idealnie mieszczą w tę wnękę okienną, także on tutaj teraz będzie zajmował to zaszczytne miejsce. Ciekawe, czy tak szybko popędzi ze wzrostem jak dubia i zaraz też będę musiała dla niego szukać jakiegoś nowego rozwiązania, ale niech rośnie. Bardzo lubię tę roślinę, bardzo mi się podoba, fajne ma liście. Niech sobie zdrowo rośnie. No i też liczę na tę sadzonkę tutaj od dołu, która idzie i widzę, że też coraz fajniejsze liście wypuszcza, więc bardzo mnie to cieszy. I w dzisiejszym filmie, moi drodzy, to będzie już wszystko. Ja jeszcze idę przyciąć sobie ceropegię, bo ona już też jest bardzo długa i zależy mi na tym, żeby jak najwięcej pędów w tym sezonie przyciąć, ukorzenić, dosadzić, bo wiem, że na jesień już tak nie za bardzo się to udaje, więc chcę jak najwięcej właśnie teraz w lecie sobie zagęścić tę ceropegię. A z Wami będę się powoli żegnać. Dzisiaj pewnie będzie jakiś taki w miarę krótki film, bo tylko ogarnianie dwóch roślin. No ale co? Nagrywam, jak mam coś do zrobienia. Jak nie mam nic do zrobienia, no to co mam nagrywać? Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was jak zwykle cieplutko. I do następnego. Cześć!